Ekonomicznych Warsztatach Wyszyńskich. Trwa trzecia edycja konkursu Złote Szkoły NBP. Jej hasło przewodnie to Poznajemy Bank Centralny. Zaprosiliśmy Was tutaj do działania Narodowego Banku Polskiego. W ten sposób realizujemy jedno z zadań konkursowych. Przedstawiam ambasadorów wiedzy ekonomicznej, którzy poprowadzą dzisiejsze warsztaty. Zaczynając od mojej prawej, Natalia, Dominik, Karolina, Elmira. Ja nazywam się Julia. Zaczynam. Tematem naszych dzisiejszych warsztatów jest NBP na straży autentyczności pieniądza. Na samym początku mam do Was pytanie. Czy ktoś z Was słyszał może kiedyś o Narodowym Banku Polskim i wie, czym on się zajmuje? Więc Narodowy Bank Polski jest to inny bank niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Jest to bank centralny naszego państwa, który prowadzi politykę monetarną, czyli pieniądze. I tutaj właśnie na fotografii jest przedstawione główne wejście do Narodowego Banku Polskiego, które znajduje się w Warszawie. NBP pełni 6 podstawowych funkcji. Przede wszystkim jest on bankiem i wreszcie jest on bankiem emisyjnym, czyli emituje pieniądz gotówkowy do obiegu, sprawdza jego autentyczność i wycofuje zużyte banknoty z obiegu. To właśnie na tej funkcji skupimy się w czasie dzisiejszych warsztatów. A więc na temat emisji opowie Wam Julia. Na początku mam do Was pytanie, czy ktoś wie, gdzie produkowane są pieniądze? Że na dzisiaj przybliżę Wam drogę, jaką przechodzi pieniądz, zanim wyląduje w naszych portfelach. Cały proces rozpoczyna się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w skrócie PWP. Tutaj mamy właśnie ukazany budynek PWP oraz budynek Mennicy Polskiej. Z czego produkowany jest pieniądz? Banknoty drukowane są na specjalnym papierze i teraz mam do Was pytanie, jaką różnicę zauważyliście między produkcją a emisją pieniędzy? Przez emisję są wytwarzane banknoty, tylko są jakby rozprowadzane. Zamiast te produkcji po prostu są tworzone w Polsce. Tak, dokładnie. No a teraz chciałabym, żeby skupiliśmy się na zabezpieczeniu banknot obiegowych. No i tak zaczynając, może ktoś wie, jak są one zabezpieczone, coś mieści na nich? Super! Może jej się coś? No, na slajdzie możemy zobaczyć 7 takich najgłówniejszych zabezpieczników. I autentyczność banknotu można sprawdzić na 2 sposoby, albo dotykając powierzchni banknotu, albo oglądając banknot. I ostatnim elementem, jaki poruszę, będzie właśnie co grozi za fałszerstwo. Konsekwencje posługiwania się falsyfikatami. Falsyfikat jest pojęcie stosowane. A czy ktoś może wie, jakie są przykłady falsyfikatów? Teraz zapraszamy wszystkich do części praktycznej. No dobra, to teraz możemy przejść do części pokazowej. Warsztaty były bardzo interesujące, dzięki nim znacznie poszerzyłem swoją wiedzę na temat działalności Narodowego Banku Polskiego. Dzięki warsztatom dowiedziałem się, jakie sankcje grożą za sfałszowanie banknotów. Zawsze interesowały mnie sprawy bankowe i jak one działają. Dzięki wykładowi już znam dużo informacji na ten temat. Warsztaty były bardzo ciekawe. Nie sądziłem, że bank centralny w taki sposób zabezpiecza banknoty przed fałszerstwami i że jest to aż tak istotne.